dostępowej wydaje odpowiedni wojewoda w ciągu 60 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zezwolenie zastąpi kilka decyzji, takich jak pozwolenie na budowę czy decyzja lokalizacyjna. W środę odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza kardynała Franciszka Macharskiego, emerytowanego metropolity krakowskiego. Ciało kapłana zostało przewiezione z kościoła sióstr Albertynek do kaplicy domu arcybiskupów krakowskich. Następnie sprawowana była msza święta dla pracowników kurii pod przewodnictwem metropolity krakowskiego księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Wieczorem trumna została przeniesiona do Bazyliki Ojców Franciszkanów, gdzie odprawiono nieszpory. Ksiądz prałat Franciszek Ślusarczyk, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, mówi, że postać księdza kardynała jest związana z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Był czcicielem Bożego Miłosierdzia od czasów okupacji, wojny, podobnie jak Karol Wojtyła, a później, kiedy został biskupem, to właśnie w jego herbie pojawiły się słowa Jezu, ufam Tobie. To był program jego pasterskiej posługi wobec Kościoła krakowskiego, ale także wobec Kościoła powszechnego. I dlatego też po beatyfikacji, kanonizacji siostry Faustyny cały czas ten kult Bożego Miłosierdzia wzrastał, dojrzewał. I dlatego też, jak pamiętamy, była konieczność zbudowania potężnej świątyni Bożego Miłosierdzia. On nie tylko to miłosierdzie głosił, on to miłosierdzie nieustannie czynił. Ksiądz kardynał Franciszek Macharski zmarł we wtorek. Miał 89 lat. Jego pogrzeb odbędzie się w piątek w katedrze na Wawelu. W Paryżu w środę doszło do brutalnej ewakuacji kościoła pod wezwaniem świętej Rity. Chodzi o świątynię znajdującą się w 15 dzielnicy Paryża. Jak informuje jeden z portali, kościół został sprzedany agencji nieruchomości. Ma być też zburzony. W związku z planami zniszczenia świątyni wierni w środę zgromadzili się w niej na modlitwie. Jednak policja wkroczyła do kościoła i siłą wyprowadziła z niej modlących się ludzi. Funkcjonariusze użyli pałek oraz gazu łzawiącego, którym potraktowani zostali również sprawujący liturgię kapłani. Wśród protestujących byli także przedstawiciele lokalnych władz. Tymczasem niemal 2 tygodnie temu w Normandii na północy Francji doszło do brutalnego morderstwa katolickiego księdza. 2-19-letni Francuzi o korzeniach muzułmańskich wtargnęli wówczas do kościoła podczas mszy świętej i poderżnęli duchownemu gardło. Obaj zostali wkrótce potem zastrzeleni na miejscu przez policję. Warto dodać, że od roku 2000 w całej Francji wyburzono już 32 kościoły chrześcijańskie. W tym samym czasie powstało ponad 1000 meczetów. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Cenzura sumienia. Sprzeciw sumienia, na który mogą się powoływać pracownicy, nie musi być zapisany w ustawie, wskazują eksperci. Szczegóły w naszym dzienniku. Przeżyć historię. Takie działania jak odtworzenie barykady powstańczej to żywa lekcja historii. W naszym dzienniku rozmowa z Tomaszem Karasińskim, komendantem grupy historycznej zgrupowanie Radosław. Arsenał tortur. Przedmioty codziennego użytku więźniów i podziemna bibuła trafiły do muzeum powstającego w areszcie na ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Merkel na Tytaniku. Czy kryzys migracyjny i fala islamskiego terroru usuną ze sceny politycznej Angelę Merkel? Analiza doktora Stefana Metzena. Jadłospis dla osób ze schorzeniami reumatycznymi. W naszym dzienniku rozmowa z dietetykiem i przepisy na cały tydzień. Był to przegląd codziennej prasy polskiej.